Spotkamy się na kolejnym z cyklu webinariów Otwarte Zabytki na wakacje. Wiemy już, czym są otwarte zabytki, wiemy, czym jest serwis, wiemy, jak wrzucić tam informacje, jak z jakich informacji skorzystać. I teraz kolejny webinar, w jaki sposób wykorzystywać otwarte zabytki do prac ze społecznością lokalną albo zabawy ze znajomymi. I tym razem będziemy opowiadać o grach miejskich. O tym, czym one są, w jaki sposób wykorzystać otwarte zabytki, jak krok po kroku zorganizować grę miejską, żeby była ciekawa, no i właśnie, żeby ominąć ewentualnie jakieś problemy, które się mogą w międzyczasie gdzieś tam pojawić. Ale tak właściwie, dlaczego otwarte zabytki i gra miejska? Grę miejską organizowaliśmy w 2014 roku. We współpracy z Muzeum Woli, które jest oddziałem Muzeum Warszawy. I po tej współpracy opublikowaliśmy właśnie, oto to jest okładka naszej publikacji Otwarte Zabytki, gra miejska w teorii i praktyce, w której znajdziecie Państwo nie tylko po prostu treść tej gry miejskiej, ale też proste wskazówki, jak stworzyć taką grę miejską. No właśnie, dlaczego, skąd w ogóle pomysł na grę miejską i dlaczego współpraca z Muzeum Woli? O tym kilka słów opowie Aleksandra Janus. A Agnieszka już Państwu podrzuciła link. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Janus, pracuję w Zespole Otwartej Kultury Centrum Cyfrowego i dzisiaj opowiem Państwu o jednym przykładzie gry miejskiej, które zrealizowaliśmy w ramach projektu Otwarte Zabytki we współpracy z Muzeum Woli, oddziałem Muzeum Warszawy. Takimi kulisami tego projektu i tej współpracy było to, że Muzeum Woli było zaangażowane w bardzo wiele lokalnych inicjatyw w dzielnicy, a my chcieliśmy nawiązać z muzeum współpracę wokół jakiegoś zagadnienia, które byłoby wspólnie i jednakowo interesujące zarówno dla nas, jak i dla muzeum. I okazało się, że gra miejska jest doskonałym narzędziem do tego, żeby taką współpracę rozpocząć. Ta konkretna gra miejska została zrealizowana w taki sposób, że nasz zespół we współpracy z zespołem kuratorskim Muzeum Woli wspólnie wybrał temat i listę zagadnień, które z jednej strony są istotne dla muzeum w konkretnej działalności, także wystawienniczej, którą w danym momencie muzeum prowadziło, z drugiej strony są jakoś powiązane z istotnymi miejscami na Woli, które pokrywają się z zakresem tematycznym, który interesuje muzeum. I tym sposobem, wychodząc od takiej listy zagadnień z jednej strony, a listy miejsc z drugiej strony, zaczęliśmy budować scenariusz tej gry miejskiej, która była adresowana do uczniów szkół, w związku z czym też dbaliśmy o to, żeby poziom tej gry z jednej strony był przystępny dla młodszych odbiorców, z drugiej strony, żeby jej trasa była łatwa do przejścia nie tylko dla indywidualnych odbiorców, ale też przy takim założeniu, że będzie się poruszać na tej trasie nauczycielka czy kilka nauczycielek z grupami uczniów. Ostatecznie scenariusz tej gry można znaleźć na naszych stronach i on jest do powielenia jak najbardziej i też do wykorzystania czy zaadaptowania do własnych celów. Naszą ideą było to, żeby z jednej strony uczniowie podczas tej gry miejskiej poznali warszawską Wolę lepiej. Warszawska Wola nie jest dzielnicą, która jest wszystkim bardzo dobrze znana. To jest raz. Dwa, żeby poznali tematy i zagadnienia, którymi zajmuje się samo muzeum. Dlatego gra z jednej strony zaczynała się i kończyła w samym budynku muzeum i wokół jego historii. Z drugiej strony nawiązywała bardzo mocno do tego, co w muzeum się znajduje. No a po trzecie, żeby to była okazja do tego, żeby z jednej strony dowiedzieć się czegoś też o tych zabytkach, które znalazły się na trasie gry i dowiedzieć się czegoś o samym serwisie i o samych otwartych zabytkach i też nauczyć się z nich korzystać. Wydaje mi się, że gra miejska jest świetnym narzędziem, jeżeli Państwo organizacje czy Państwo jako niezależni animatorzy kultury czy aktywiści chcą współpracować z instytucjami. To jest bardzo dobry model. Z jednej strony to pozwala instytucji wyjść na zewnątrz i prowadzić działania, które nie są ograniczone do murów instytucji. Z drugiej strony z kolei dla Państwa czy dla takich właśnie lokalnych inicjatyw, które nie są związane z konkretną instytucją, to jest świetna okazja do tego,
żeby pokazać, jak różne tematy w danej miejscowości czy w danym miasteczku łączą się ze sobą i jak na różne sposoby, nie tylko przy pomocy narracji muzealnej, można takie tematy prezentować. Bardzo często to jest też świetne narzędzie edukacyjne, które może towarzyszyć innym programom edukacyjnym i animacyjnym realizowanym przez instytucje. I w tym wypadku otwarte zabytki są dobrym narzędziem do tego, aby taką grę miejską przeprowadzić, ponieważ nie tylko pozwalają zachować ślad po takiej grze miejskiej w postaci uzupełnionych profili tych konkretnych miejsc, które na trasie gry użytkownicy odwiedzają, ale także sprawiają, że zwłaszcza młodsi odbiorcy czują większe zaangażowanie i większą potrzebę wzięcia udziału w takiej grze ze względu na tę obecność technologii i tego, że nie tylko oni po prostu przechodzą jakąś trasę i dowiadują się czegoś o konkretnych miejscach czy tematach czy wydarzeniach z przeszłości, ale też mogą przy okazji, przy pomocy nowych technologii, te miejsca i dokumentować poprzez zamieszczanie fotografii i opisywać, i jednocześnie zostawiać po sobie, konkretnie po sobie, ten ślad w postaci tych opisów, anegdot, historii, ważnych dat czy zdjęć, które później oni sami mogą zobaczyć w serwisie. I z naszego doświadczenia to jest coś, co działa bardzo motywująco na użytkowników w różnym wieku, zwłaszcza młodszych, ponieważ oni realnie mogą po zakończeniu takiego wydarzenia czy takiego procesu później zobaczyć ten swój wkład, przychodząc do domu i siadając przed komputerem, chcąc pokazać rodzicom, dziadkom, przyjaciołom, że zrobili dzisiaj coś takiego i że potem to jest coś, co można znaleźć na stronie internetowej, z której każdy może skorzystać. Więc zdecydowanie rekomendujemy to nie tylko jako model współpracy pomiędzy aktywistami czy organizacjami pozarządowymi, a instytucjami dziedzictwa, jak i jako model angażowania zwłaszcza młodszych odbiorców w działania na rzecz ochrony i dokumentowania lokalnego dziedzictwa. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcamy też do oczywiście zgłaszania się do nas z pytaniami i przejrzenia naszych scenariuszy, które są dostępne w naszych licznych publikacjach towarzyszących otwartym zabytkom. Dziękuję. To była gra miejska, która została zorganizowana we współpracy z Muzeum Woli. Była dla nas taką możliwością do zainteresowania nazjalistów zabytkami i okolicą ich szkoły. No i rzeczywiście, no właśnie, zainteresowanie się zabytkami, taka po prostu gra, zabawa, poprzez grę i zabawę do później może bardziej jakichś większych działań. Mam nadzieję, że gra miejska może być takim narzędziem do takiej współpracy. Tutaj akurat widzicie Państwo, no właśnie, tą trasę. Powstały dwa scenariusze, jeden krótszy, drugi dłuższy, oba dla uczniów na poziomie gimnazjum, więc tak jak Ola też wspominała, one były dopasowane i do tego, w jaki sposób zainteresować gimnazjastów, ale też do poziomu ich wiedzy, czy tego, ile mogą przejść, na ile też mogą swobodnie chodzić po mieście. To wszystko wzięliśmy pod uwagę i to też wszystko opisaliśmy później w naszej publikacji. Ale o tym, jak zrobić grę miejską krok po kroku, możecie Państwo przeczytać nie tylko w naszej publikacji, na naszych stronach, ale również dowiedzieć się tego od naszego gościa z Muzeum Historii Polski, który, no właśnie, nikt bardziej zajmować się nie ma może takiej wiedzy jak i Polski, właśnie jak Muzeum Historii Polski. I dlatego mamy tutaj naszego gościa, który opowie o tym, jak oni interesują. Oczywiście nie tylko młodzież, ale i dorosłych, bo gra miejska może być świetną zabawą i po prostu jest świetną zabawą dla ludzi w każdym wieku, o ile zostanie dopasowana do potrzeb, możliwości, siły i zainteresowań danej grupy. Także w takim razie zapraszam. Gry miejskie są ciekawą formą poznawania przede wszystkim miasta, ale też gry miejskie są ciekawą formą, którą można zastosować przy nauce historii. Muzeum Historii Polski właściwie od początku swojego istnienia organizuje gry miejskie,
dla szerokiej publiczności. To są gry miejskie, które organizujemy głównie z okazji 11 listopada na przystanek Niepodległość, naszą doroczną imprezę. To, co jest dla nas ważne i to, co jest punktem wyjścia przy tworzeniu gier, to są źródła historyczne i zawsze staramy się, aby nasze gry odwoływały się do prawdziwego wydarzenia, do tego, co się, do tego, co miało miejsce w okolicy 11 listopada bądź w dwudziestoleciu międzywojennym. I te wydarzenia historyczne są zawsze punktem wyjścia do stworzenia fabuły gry. Bardzo często są to wydarzenia dość dobrze znane, ale zdarza się, że szukając informacji przeglądamy gazety z tamtego czasu, przeglądamy fotografie i na przykład drobna, niepozorna informacja jest zaczątkiem fabuły gry. Tak było na przykład w przypadku gry kryminalnej, gdzie w jednej z gazet znaleźliśmy informację o tym, że zostały skradzione brylanty należące do gwiazdy operetki. Na miejscu zdarzenia znaleziono but i ruszt i ta krótka informacja stała się dla nas pretekstem do tego, aby stworzyć fabułę gry, w której gracze wcielili się w śledczych podążających dwoma tropami. Jedna grupa szła tropem rusztu, druga grupa szła tropem buta i poszukując sprawców tego napadu poznawali miejsca, które są związane z Warszawą z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Inny pomysł na grę znaleźliśmy też w notatce, która mówiła o zuchwałym napadzie na bank Landaua w Warszawie. I tworząc akurat tę grę, oprócz informacji z prasy, posługiwaliśmy się na przykład podręcznikiem śledczych z okresu dwudziestolecia międzywojennego, czy fotografiami znalezionymi w Narodowym Archiwum Cyfrowym, gdzie na specjalnych fotografiach uwieczniono znaki złodziejskie. I w tej grze zaproponowaliśmy graczom podział na dwie grupy, na grupę policjantów i grupę złodziei. I posługując się właśnie materiałami źródłowymi, materiałami historycznymi, poprowadziliśmy ich przez miasto. Często staramy się, aby nasze gry związane były z naszymi wystawami czasowymi i szukamy wątków wspólnych w wystawie i w mieście. Tak było na przykład z wystawą o Powstaniu Styczniowym, kiedy to nasza gra miejska przed Powstaniem Styczniowym była wprowadzeniem w tematykę wystawy. W tworzeniu gier miejskich istotne jest to, żeby szukać miejsc, które są choć trochę związane z fabułą gry, żeby odszukać te miejsca, które widzimy co dzień, a kryjące w sobie dość niesamowite często historie, bo nie zawsze przechodząc obok tych budynków zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie w nich miała miejsce duża historia albo mieszkał tam ktoś znany nam z podręczników. Co dalej? I co jeszcze jest istotnego w grach? W momencie, kiedy właśnie mamy pomysł na grę, mamy źródło, tworzymy fabułę, musimy ustalić trasę gry. Dla nas jest zawsze istotne to, aby ta trasa nie była zbyt długa, ponieważ ludzie grający w grę bardzo często traktują to jako formę spędzania czasu wolnego. Nie mogą na to poświęcić zbyt wiele czasu. Dlatego trzeba trasy planować tak, by były one w zasięgu nie większym niż przejście dwugodzinne. Na trasie powinny być jakieś niespodzianki. Jeżeli mamy takie możliwości, to warto rozważyć postawienie w różnych punktach łączników, postawienie czy schowanie ukrytych informacji. Natomiast jeśli budżet nie pozwalał nam na rozbudowanie gry i wprowadzenie dodatkowych osób, stosowaliśmy też gry samoobsługowe, wykorzystujące tylko informacje, które można znaleźć na budynkach, na tablicach, na słupach ogłoszeniowych. To wszystko, informacje czerpaliśmy z tego, co nas otacza. W tej sytuacji tylko warto zrobić jedną rzecz przed rozpoczęciem gry,
tego samego dnia albo dzień przed trzeba przejść trasę i sprawdzić, czy wszystkie punkty, które, do których odnosimy się w karcie gry, są takie same jak kilka dni temu, bo zdarza się czasem, że nagle pojawia się na ulicy rusztowanie, czy jakaś ulica jest zamknięta i gracze mogą nie mieć możliwości wykonania zadania. Po opracowaniu trasy, przygotowaniu szczegółowego scenariusza, tworzymy po pierwsze kartę gry, czyli takie miejsce, gdzie znajduje się mapa i gdzie znajdują się zadania do wykonania. I my w muzeum oprócz tego wydajemy też zazwyczaj do gier specjalną jednodniówkę. Jest to okolicznościowa gazetka, w której przekazujemy informacje historyczne o miejscach, które gracze będą odwiedzać. Czasem jednodniówka jest też formą karty gry, uzupełnia kartę gry, a czasem jest materiałem uzupełniającym. No i jak mamy już wszystkie materiały, czyli mamy kartę gry, mamy jednodniówkę, mamy ustaloną trasę, rozpoczynamy grę. I ważne, zawsze staramy się też robić tak, aby meta gry była takim miejscem, gdzie gra jest podsumowywana. Patrzymy, jak zostały wykonane zadania i uczestnikom gry staramy się dawać jakieś nieduże pamiątkowe upominki, na przykład znaczki przyczepiane czy pieczątki. Od pewnego czasu stosujemy też w muzeum specjalne gry miejskie dla dzieci. Są to trasy przygotowywane z myślą o najmłodszych, do nich przygotowywane są specjalne materiały. Najczęściej są to gry dużo krótsze niż te dla szerokiej publiczności i zdarza się tak, że one na przykład rozmieszczone są tylko w parku i są w zasięgu wzroku bardzo często też rodziców, bo zdarza się tak, że dzieci same wykonują zadania, a rodzice tylko obserwują. To są te przykłady, o których mówiłam, to są przykłady klasycznych gier miejskich. Natomiast zdarzało się też tak, że w swojej pracy wykorzystywaliśmy inny rodzaj gry. To była taka gra, gdzie miasto zostało potraktowane jako plansza i zamieniliśmy przez chwilę w Warszawę w Polskę z okresu międzywojennego. W różnych punktach miasta ustawiliśmy stędy i informacje o tym, jaki to jest region Polski z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zadaniem gracza była tutaj podróż wzdłuż granic II Rzeczpospolitej i wykonywanie różnych zadań. Skąd pomysł na grę? Pomysł wziął się z pamiętnika Kazimierza Palucha, który w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ruszył w drogę, właśnie ruszył na wyprawę granicami II Rzeczpospolitej. I w trakcie tejże podróży uzupełniał pamiętnik, zbierał specjalne pieczątki i na podstawie tego pamiętnika właśnie powstała gra. I na przykład gracze w pierwszym punkcie wyruszali z rodzinnej miejscowości Kazimierza Palucha, potem szli przez Śląsk, Kresy, pojawiali się nad Bałtykiem, aż dochodzili do Warszawy. Czasami w grach wykorzystujemy również telefony komórkowe. Wykorzystujemy specjalne aplikacje związane z technologią mobilnych stron internetowych. I wtedy gracze korzystają z tabletów bądź smartfonów i tam mają karty gry, które uruchamiają się dopiero po tym, jak zostaje wykonane zadanie. Jednakże ten rodzaj gry nie spotkał się z takim dużym aplauzem i z gorącym przyjęciem większości grających. Większość grających woli tradycyjne gry z mapą papierową i z wydrukowaną kartą gry. W takim razie bardzo dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się.